de jeans do Moia. Čiste kape. Oči široko otvarte. I hvajom Bogu. Dobro zvičeno. Lodoš. Šarona i džika, karte na put zapisana, ponijenta. Šrade vina, po zalunku krađeno. I čega tam ješće. Słońce wysoko w zenicie, wszystko jest ważne. Logika, gesty, każde słowo. Na miłość. Wciąż miejsce za mało. Dzień na chwilę się ku zachodowi. Wiatr jarzębinę kolesie czerwoną. W koszu dojrzałe owoce. Babie lato, włosami płynie. Idę Dąbrową w popołudnie niedzielne. Słońce nad horyzontem, liście się sypią czerwone. Tu przed laty o słońce wschodzie biegnę ścieżyną. Witam mnie śpiew słowika, taniec jaskółki nad głową. Jesieni na śpiewam, wiesz, po cichu. Nie żaleju, nie zawu, nie płaczu. Wsio prajdzie jak z białych listów dym. Błogosławiony bądź Boże Wszechmocy, że dałeś nam życie. Wierzchność obiecałeś nam. Nie żaleju, nie płaczu. Czy Państwu to coś przypomina? Nie, nie płaczę. Właśnie, a nie, 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 ten jesieni, tak. Ale ja to przetłumaczyłam. O proszę, pięknie, ale z rosyjskiego, tak? No. Dekalog na 2018 rok. Nie będziesz narzekał, nie będziesz złorzeczny, nie będziesz przeklinał, nie będziesz rządził, nie będziesz grymasił, będziesz zawsze pogodny. Będziesz zawsze życzliwy, będziesz zawsze cierpliwy, nawiasie wobec miasta. Będziesz zawsze służył pomocy potrzebującym. Będziesz zawsze dziękował Bogu i ludziom. I to wydrukowane nam się, że najpierw to dotyczy dobra. No właśnie, to brzmi jak niektórzy sobie takie przyrzeczenia noworoczne, prawda, na rok składają. Ja to kiedyś też sobie pisałam, że nie będę palić i tak dalej, nie? I potem w Sylwestra siadałam, jak dawałam ten zeszycik i sobie odnotowywałam. To spełniłam, to nie i na drugi. Ale to jest też takie przesłanie do ludzkości, bardzo ładne. Czy tym detalogiem powoli zakończymy, bo może tutaj mają pytania słuchacze, słuchaczki, czy jeszcze masz jakiś jeden wiersz, widzę, że tu z jakimiś kwiatami pięknymi? Przeczytaj jeszcze. A, bo te kwiaty, jak się idzie do hospicjum, jest taka duża alejka. I obok kwiaty są przepiękne, tam zresztą hospicjum. Najpiękniejsze róże spotykam, gdy idę do hospicjum. Mówią mi, tu życie się nie kończy. Tu się zaczyna, będzie trwać. No i tym pięknym akcentem możemy tą oficjalną część zakończyć, że życie będzie trwać wiecznie. To jest największa nasza nadzieja, prawda?